Pamiętam doskonale, jak parę dni temu mama mi pokazywała, jak się wiąże kitkę. I głównie po to, bo było mi niewygodnie. I pamiętam, jak powiedziała, że generalnie wyglądam bardzo dobrze w tej kitce, ale lepiej, żebym nie wpadł na pomysł pokazywania się tak ludziom. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj jest naprawdę bardzo fajny odcinek. Mamy challenge. Jak widzicie, już tutaj mamy zegar w lewym dolnym rogu, który odlicza nam godzinę, więc odcinek będzie dosyć długo kręcony. Mamy jeszcze 50 sekund na moje gadanie, więc szybko wam tylko powiem. Moi drodzy, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że właśnie zaczął się liczyć czas i właśnie muszę się już spieszyć i nie mogę robić za bardzo cięć, żeby gadać jeszcze raz to samo. Tak czy siak, chodzi o to, żeby przez godzinę, mam godzinę czasu, przez godzinę zabić wszystkie, znaczy nie wszystkie, zabić po prostu moby w taernie alfabetycznie, od A do Z. I już się trochę przygotowałem i na przykład na literkę A mamy arcykłusownika, którego będę musiał teraz zabić. Lecąc dalej na B na przykład mamy bandytę, na C mamy nie wiem co, na C właśnie to jest ten problem, słuchajcie, bo najlepszą zabawą w tym challenge'u jest to, że się nie przygotowałem. W sensie wiem tylko na literkę F co jest, a tak lecę sobie na spontanie, tylko wiem, że jest, aha, to jest kłusownik, tak? Super, już zepsułem na start. Musimy zabić po prostu wszystkie boby, dobra, dobra, już nie będę robił cięć, nie będę się powtarzał, po prostu widzę, że ten czas leci, ten czas jest w ogóle z Tipli, więc jakby ktoś mi teraz wysłał donate'a, no to dostanie bonusowy czas, ale raczej tak się nie stanie. Dobra, generalnie zabiliśmy kłusownika, nie arcykłusownika, potnijmy, bo nie ma czasu. Więc słuchajcie, mamy challenge, że po prostu musimy zabić mobki alfabetycznie od A do Z i jak przejdziemy cały alfabet, to wygraliśmy, więc to jest dosyć trudny challenge, mamy na to godzinę i ta godzina będzie bardzo szybko nam mijała, zresztą zobaczycie na cięciach, że to będzie dosyć szybko szło. Arcykłusownik zaliczony. Problem tego challenge'u jest taki, że obawiam się, że nie wszystkie moby na daną literę są. Na przykład nie mam pojęcia, co jest na literę E. Tak myślałem, wiecie, już sobie liczyłem w alfabecie dzisiaj trochę wcześniej. Wydaje mi się, że na E jest tylko Euceria. Więc jest problem taki, że po pierwsze muszę szybko wymyślać nazwy tych mobków, które muszę zabijać, a po drugie obawiam się, że nie wszystkie literki alfabetu są. Na pewno odpuścimy sobie literkę Y, tego na pewno nie zrobimy, bo to bez sensu, bo nie ma chyba nic na Y, nie ma Yeti w taernie. Więc na literkę E na przykład jest chyba tylko Euceria i jeżeli tej Eucerii nie znajdę, no to pozwalam sobie brać koła ratunkowe. I to zaraz wam wyjaśnię, a my w tym czasie lecimy sobie bić bandytę. Trochę zawiłe to jest, co? Jakby nie nagrywałem dwa tygodnie, to chyba widać, co? Nie nagrywałem dwa tygodnie, przez co tak trochę się jąkam i nie wiem, co chcę powiedzieć tak de facto. Jeżeli nie będzie moba na daną literę, na przykład Euceri, to mogę sobie trzy razy anulować daną literkę, czyli mogę na przykład sobie anulować literki E, nie wiem, G i H, nie? Na przykład. Okej, bandyta, super. Ale w tym momencie, jeżeli już anuluję tę literkę, to muszę wam dać na koniec tego odcinka, w sensie na losowaniu w kolejnym odcinku, jeden item z mojego depozytu losowo wybrany. A mam tam parę fajnych itemków. Dzisiaj w formie konkursu po prostu będą wam te itemy rozlosowywane w ten sposób, czyli maksymalnie możecie wygrać de facto 4 itemki, ponieważ jeżeli tego challenge'u nie uda mi się zaliczyć, i właśnie jesteśmy na literce C i właśnie już myślę, co teraz może być. Mamy Cybulskiego na pewno. I co jeszcze mamy na literę C? I to jest ten problem, bo czas leci, ja nie chcę sprawdzać żadnego wiki. Zastanówmy się. C, chłop. Chłop, na CH. Dobra, mamy chłopa, możemy iść na chłopa. Jest takie coś w taernie, nie wiem, czy to nie jest czempion. Biedak to jest chyba czempion, a chłop to jest zwykły mobek. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy na C, już myślę, na D jest. Na D jest Dębiak. Na D jest Dębiak. I czy coś jeszcze jest na D łatwiejszego, co jest gdzieś w pobliżu? Na D jest chyba tylko Dębiak. Parobek, parobek, parobek. Dobra, jak znaleźć chłopa w taernie? Błagam. Jest, widziałem. Chłop, tu jest, dobra, mamy chłopa, C zaliczone. I lecimy dalej, i tak będziemy lecieli, nie? O to chodzi w tym challenge, rozumiecie już? Mam nadzieję. Dobra, no i tak jak powiedziałem, jeżeli dane literki nie zrobimy, dajemy wam jeden itemek. Łącznie możecie wygrać 4 itemy, ponieważ jeżeli tego challenge'u nie zrobię, to również daję wam jeden itemek, który będzie miał dosyć fajną wartość, myślę, ponieważ dam wam Tirhel. Dam wam Tirhel, który jest dużo warty. Jeżeli koła ratunkowe tam będę wam dawał na przykład Lysmarki, mam też na przykład jeden grzebień, a nagrodą główną, jeżeli tego challenge'u nie zrobię, jest Tirhel, więc macie w ten sposób dzisiaj taką rywalizację ze mną, ja będę się starał oczywiście no, dbać o swoje konto, tak? I tego challenge'a zrobić. Póki co minęło nam 5 minut i jesteśmy na literce C i lecimy na D, więc całkiem nieźle, ale do Z jeszcze kawał drogi, więc jakby ja się bardzo martwię. Najgorzej właśnie jak się zatrzymamy. Jak się zatrzymamy gdzieś na jakiejś, nie wiem, właśnie Eucerii, coś w tym stylu, muszę też bardzo rozsądnie dawać koła ratunkowe sobie, czyli właśnie trzy możliwości zrezygnowania z literki. Dobra, Dębiak. Gdzie ja znajdę Dębiaka? Dębiaka znajdę prawdopodobnie przy ropuszce. Tam powinien Dębiak stać. Jeżeli tam Dębiaka nie będzie, to muszę iść na Geomorfa. I na Geomorfie kawałek pójść i tam będzie Dębiak stał. Drzewiec. Drzewiec jest na D, debilu. Dobra. Okej, okay, to lecimy na drzewca w takim razie. Nie pomyślałem o drzewcu. No i zaraz ta Euceria nieszczęsna. Właśnie literka E. A, i właśnie wam nie powiedziałem.
Scheatowałem trochę na początku, przez przypadek w sumie, bo pierwszą literką, jakiej pomyślałem, kiedy myślałem, że ten challenge w ogóle ma sens, była literka F. I pomyślałem, że przecież nie ma żadnego moba na literkę F. I sprawdziłem sobie na wiki, czy to w ogóle ma sens. I się okazuje, że na F jest coś takiego jak Phantom. Albo fanatyk? Phantom. I żeby zrobić Fantoma, co zaraz będziemy zresztą robili, komar na K, dobra, nie. Żeby zrobić Fantoma, musimy iść sobie do Hazara i tam może mamy taki quest na honor i on daje nam do bicia Fantomy i musimy go pokonać. Więc to jest jedyne szczytowane, innych literek nie znam. Dobra, na E mamy Eucerię. I myślę, że coś jeszcze jest. Wydaje mi się, że nie ma nic na E. Jezus, super, nie kliknąłem nic, brawo debilu. Nie, chyba na E nie ma nic, więc zobaczymy, czy jest Eucerię. Jest wczesna godzina, jest godzina 8:03 w tym momencie. Zobaczymy, czy jest Eucerię. Jak Eucerii nie będzie, to korzystam z pierwszego koła ratunkowego. Nie przedłużamy, bo nie chcę tego przegrać, chciałbym to wygrać. Strasznie, co? Jakby dzisiaj mój komentarz to jest jakaś porażka w ogóle, to wszystko kitkę, słuchajcie. Nie, masakra, ja czuję, że mój komentarz ubolewa. A też, bo to jest taka presja, wiecie, bo to nie jest tak jak w zwykłym odcinku, że przypuśćmy, wiecie, mówię sobie na spokojnie i jak coś mi nie wyjdzie, to robię sobie cięcie, cyk i robimy jeszcze raz. Tylko tutaj jest ten timer, który się nie zmienia, ja nawet jak zrobię cięcie, to ten timer sobie leci poza cięciem. I dlatego, wiecie, stresuję się tym, co mówię. Tarantula, pająk, dobra, daleko tu jest do tego. Muszę powoli sobie już te mopki w głowie szykować, co ja będę dalej bił. No i wiecie, i to jest ta presja czasu, nie? To jest ta presja czasu fest. Mam nadzieję też, że wszystko się nagra. Jakby się okazało, że to się nie nagra i godzinę będę biegał i bił wszystkie boby w tajenie, no to się nieźle znerwuję. Aha, i oczywiście liczą się przeciwnicy zwykli. Co to jest? Dzik tu był. Okej, dzika mogłem sobie zabić. Hołota tu jest. Muszę pamiętać, że to jest hołota. Ciężka łapa tutaj także jest. Okej. Liczą się przeciwnicy zwykli, jak i czempioni i bossowie, tak? Więc na przykład na F jest Feodor. W sumie nie wiem, już mogę się zastanawiać, czy jest coś na F innego. Na F jest Feodor i ten Phantom. Dobra. Potem literka G. Na G pójdziemy. Nie wiem, czy coś w ogóle jest na G w TR, nie? Ogr? Nie. Eucerię, proszę. Nie ma Eucerii. Dobra. To jeszcze zobaczę w Szymuragu, czy się nie zrespiła. I najwyżej weźmiemy sobie pierwsze koło ratunkowe. Dobra, obczajmy zaraz. Póki co idziemy bić Fantoma. Dobra, biorę pierwsze koło ratunkowe. Teraz widzicie, co jest do wygrania za tydzień w odcinku, więc piszcie swoje komentarze oczywiście w komentarzach. Zombie, upiór, dybuk. Okej, dybuk był na D też. Jezus, trudne to jest. Dobra, idziemy do kamienia. Upiór, szkielet, mag ognia, w sensie szkielet, mag... szkieletowy mag? Jak to się nazywa? Nie wiem, nie mam kluczyków, szkoda, nic sobie potwierał. Niedźwiedź, grizzly, dobra, mamy literkę N, albo po prostu grizzly to jest. Grizzly to jest! Na G! Mamy grizzliego, dobra, git. Super, mamy literkę G, słuchajcie, lecimy dalej. Gdzieś tu pewnie macie teraz na ekranie alfabet, nie? Tak mi się wydaje, żebyście sobie wszystko widzieli, jak to śledzili ze mną. 51 minut do końca challenge'u. To będzie w ogóle długi odcinek, ale będzie, myślę, całkiem ciekawie. Zacznę już powoli cięcia robić, co? Zacznę wam powoli cięcia robić, żebyście się nie zanudzili, bo jak będziemy tutaj godzinę razem siedzieli, to coś czuję, że możecie tutaj nie wytrzymać ze mną. Dobra, słuchajcie, tak czy siak, żeby zrobić Fantoma, Fantoma nigdy nie biłem, nigdy nawet nie robiłem zlecenia na honor, bo to jest zlecenie na honor, a sobie sprawdziłem to, przyznaję się, bo byłem ciekawy, jak to wygląda. Żeby to zrobić, musimy pogadać z Hazarem i... nie wiem, to wziąć i wchodzę w to chyba. Pierwszej, dobra, git. Mamy Fantoma, jest Fantom. I problem z tym, że ja nie wiem, czy ten Fantom jest trudny. Idę na niego z watachą, bo coś czuję, że bez peta nie damy sobie rady. Nie mam bladego pojęcia, czy on jest silny, czy nie. Fantom działa na zasadzie takiej, że jest to ukryta profesja. Po prostu i tyle. Jest jedna z 7 profesji, które są w taernie i po prostu musimy wykryć, co to jest za profesja po pierwszej rundzie. I z kim walczymy? Oby nie z Shidem, bo Shidem będzie ciężko trafić. Może to być barbarzyńca, bo nie bije w pierwszej kolejności. Co to będzie? Póki co dostał bułę. Chyba nie jest aż taki trudny. Dobra, git. Nie, no git jest, okej. Okay. Co to jest za klasa postaci? Rycerz? Rycerz! O k***a! Okej, okay. Zapomniałem powiedzieć, jeżeli nie pokonamy danego mobka, będę oczywiście próbował go pokonać, jeżeli się nie uda go pokonać, to po prostu drugie koło ratunkowe stracone jest coraz bliżej do przegrania challenge'u. Zabijmy tego Fantoma, błagam. Motylek właśnie zrobił rip. Raz muszę trafić. Drugi raz. A! Broń się, dobra, obroniony. Kamienie, damy radę go zabić. F zrobione, słuchajcie. Ale motylek zaliczył zgona. Damy radę bez motylka, nie sądzę, żebym... Właśnie najbardziej się boję, że jakieś bossy będę musiał robić. Tam na przykład na literkę F, nie? Feodor by był. I Fantom jest szybszy. Feodor by był na F! Wow, teraz ogarnąłem. Rzeczywiście, i Fantom jest szybszą opcją. Dobra. Zrobiony, w ogóle jesteśmy 13k expa, całkiem fajnie. Co teraz się dzieje? Aha, mamy kolejnego Fantoma iść bić.
Ciekawe zlecenie, nigdy go nie robiłem. Jakoś nigdy honor mi nie był potrzebny, ale nie wiem co on daje, wam się przyznam. 376. A nie, honor daje to, że więcej prestiżu dostajemy z gildii. Dobra, rzeczywiście. Okej, okay, literka F zrobiona, na G widzieliśmy Grizzly'ego. Myślę już, czy coś jeszcze jest, żeby na przykład było łatwiej, gdzieś bliżej kamenek, ale chyba kamenek jest bliżej Grizzly. Dobra, lecimy. I potem na H jest hołota, damy radę. Już widzę, że doskwiera mi brak picia. Nie mam niestety picia żadnego przy sobie. A czas leci, tego czasu nie mogę z nim nic zrobić, to jest z aplikacji w ogóle z donate'ów. Więc jest problem, że nie mogę nic z tym zrobić, więc nawet po picie nie mam czasu pójść. Tu do mnie pisze 6, kiedy odcineczek? Właśnie się nagrywa. Właśnie się nagrywa, pozdrawiamy Śnieżkę. Dobra, Grizzly zrobiony, lecimy na literkę H jak hołota. Siemano Oskar, Mychster Gipciu. Dobra, nie zatrzymujcie mnie, błagam, 6. Już się z wami witam, ale spokojnie, dajcie mi grać. Mamy 48 minut, dużo czasu, nie? Jesteśmy na literce H już zaraz. Więc nie wiem, tak. Nie dałem sobie za dużo czasu, tak naprawdę? 48 minut. Nie piszę, jaki to jest odcinek, bo jeszcze ktoś podłapie i nagra szybciej. Dobra, mamy hołotę. Jest hołota, okej. Okay. I, literka I. Samogłoski są najgorsze generalnie. I to jest właśnie ten moment, kiedy nie przemyślałem sobie tego i czas leci, ja muszę wymyśleć coś na I. Jest coś na I w taernie? Nie chcę brać drugiego koła ratunkowego. Mam dużo czasu, okej, okay, pomyślmy. Mam dużo czasu, nie patrzę na wiki. Nie wiem, jak wam to udowodnić, trzymam ręce tutaj. Pozdrawiam YouTube. Siemka, Oskar, 66. Możemy zapytać widzów. Pozdrawiam YouTube, pozdrawiam również. Pozdrawiam również i napiszmy do Śnieżki. Jestem twoim fanem. Gituwa. Oglądam cię dla bomby. Musisz mi szybko napisać. Mob na literkę I. Tarn. Do odcinka potrzebuję. Niech Yukon mi odpowie. Może coś wymyśli na I. No nie chcę brać drugiego kora, tylko chyba się boję, że później będzie coś, co rzeczywiście nie ma tego w taernie. Oki, czekaj, nagrywasz plus. Illidan jest w Hearthstone'ie. No nie! Nie chcę brać drugiego koła, na pewno coś jest na literkę I. Pozdrawiam YouTube, pozdrawiam również. Tak lecę sobie w głowie lokacjami, na przykład na bagnach takie są łopki i tak dalej. Imperialny rycerz! Imperialny rycerz na bagnach stoi i na mnie czeka. Dobra, lecimy na imperialnego rycerza. Ichthyon! Albo imperialny, dobra, git. Yukon też powiedział, albo imperialny rycerz. Dobra, git, dzięki. Dzięki Yukon, Ichthyon rzeczywiście, ale dobrze, że na to wpadłem. Ifryt, o, też może być. Albo Irytek na przykład może być. Dobrze, że to wpadłem, bo bym poleciał nas Ichthyona bić, ale to by mi zajęło w cholerę czasu. Właśnie to jest najgorsze, bo to się wydaje, to jest dużo czasu. Imperialny rycerz, dobra, super, mamy to. Mamy imperialnego rycerza. Teraz J, mamy Jaka na przykład na Bayernie. Ale to może być dosyć trudne. Mamy też Jonsia Bala na bagna, go nie zabijemy raczej. No i teraz co dalej, kocham ciepa. Słuchajcie, znowu myślę na literką J. Marionetka jest na M. Rozbitek, rzezimieszek, drap. Harlaj, Orthal, no może nad czempionami nie będę myślał. Nie ma chyba nic na literkę J, albo mi nic do głowy nie przychodzi kompletnie. Słuchajcie, bierzemy drugie koło ratunkowe, czy nie, bo czas dosyć szybko ucieka. Jak głupio myślę, polecę lokacjami, jest Alair, coś może być. V1 może być na literkę V ewentualnie. Tak w ogóle sobie właśnie wpisałem w Wikipedii alfabet, żebym się nie pomylił. To jest alfabet? To jest tak alfabet, oczywiście polskich literek nie mamy. Jesteśmy na literce J. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. No dobra, słuchajcie, będę szedł powoli do Bayern. Tam mamy Jaka, nie wiem czy Jak jest trudny do pokonania, wydaje mi się, że jest w cholerę trudny do pokonania, bo to jest jednak bayernowy stworek. Może coś właśnie z płaskowyżu, jakaś harpia, ork, zimowy ork, telek, uruk, kurde, wilk, dweir, wściekłe pszczoły, arcykusownik, patrzył sobie w lewy dolny róg. Słuchajcie, chyba biorę drugie koło ratunkowe, nic kompletnie mi nie przychodzi do głowy na literkę J, absolutnie. Zero, Sopel, Vampiria, Bluter. Nietoperz, fioletowy nietoperz, czarny wilk, dzik, locha. Okej, okay, coś może w tym stylu. Kieł. Jest taki mob w ogóle w terenie. Knur może być na K. Upiór, dybuk, szkielet, zombie. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Dobra, biorę drugie koło ratunkowe, poddaję się. W ogóle pokażę wam teraz na ekranie, jeżeli coś na J było, teraz to widzicie. Ja sobie sprawdzę po odcinku, jestem bardzo ciekawy. Na literkę J się nie udało, macie teraz drugi item, który możecie wygrać za tydzień, a my lecimy na literkę K, czyli na przykład na knura, tak? Albo jakiegoś innego, nie wiem co może być w sumie.
No knur, nie? Może być. Po prostu. Coś wymyślałem jeszcze na literkę K. Kościotrup może być. No, już nie wiem. Warchlak to jest. Tu nie ma knura, tak? Knur to jest moja fikcyjna postać wymyślona na czas. Kruk. Okej, okay, możemy zabić kruka. Mamy kruka na górze. Odyniec tu jest. Okej. Okay. To jest ważne. Literkę O. Cześć Oskar. 6. Cześć Oskar. Mamy kruka. Dobra, literka K odhaczona, słuchajcie. Mamy jeszcze jedno koło ratunkowe w razie W, albo jednego zgona, jeżeli się nie uda, bo to się liczy jako koło ratunkowe. Dalej mamy literkę L. Na L mamy... Coś sobie przed chwilą wymyśliłem w głowie już, ale co mamy na L? Lowrider. Widzę level wbity. Tak, level wbity na L. Aje. Nawet nie wiem dlaczego, gram na barbie, przecież na barbie levela nie wbiłem, mordo, co ty gadasz? Sugil. Black Lamborghini. Słuchajcie, obawiam się, że ten challenge jest nie do wykonania, te wszystkie moby mają na takiej samej literki nazwy. Locha! Locha może być na literkę L, właśnie. Locha! O, nawet stoi, bez kitu. Dobra, bierzemy Lochę. Tylko Locha jest dosyć trudnym przeciwnikiem, tak jakby co. Kiedyś chciałem ją zaatakować tak dla jaj i się okazało, że mi trochę naj***a, więc bijemy Lochę. Bijemy Lochę. Jak zabijemy ją, to prawdopodobnie zaliczymy sobie ten challenge, nawet jak Warfak nas zabije, chociaż nie sądzę, żeby tak się miało stać. Okej, okay, Warfak nie żyje na szczęście. Locha bita po łbie. Dobra, literka L odhaczona. Lecimy dalej, odpalę sobie alfabet, bo nie chcę się pomylić teraz już. Literka W sobie odpuszczamy litery polskie, więc odpuszczamy E. Literka M. Na M mamy na przykład matacza. Na M i mamy na przykład matacza. Matacza mamy. Dobra, matacz powinien być. Matacz jest dosyć takim częstym mobkiem, częstym czempionem, który praktycznie zawsze jest dla questa. Kiedy odcinek nie mam pomysłu. Co? Mam pomysł. Nagrywam właśnie. Byku szybko. Mob na literkę M. Tu w ogóle był szalony łowca. Co całkiem ciekawe, że się akurat zrespił. Goblin w ogóle na literkę G był. Okej, okay, ciekawe. Łowca, łysy. Matacz. Nie! Lubię wudu, co żeś narobił? Oddawaj go! To był matacz mój na pewno. Matacz, no właśnie matacz, ale mój lubię wudu chyba go zabił. Nie! Czas leci, 38 minut, dobra. 38 minut do końca challenge'u. Robi się coraz ciężej, wam powiem. Ten czas wcale nie jest tak przychylny. Może się zrespi ten matacz zaraz, co? Coś tu się zrespiło, to jest matacz? Matacz! Dobra, mamy to! Okej, okay, już nieważne. Napisz był. Sigul, oczywiście, Sugul, pozdrawiam na odcinku. Pozdrawiam cię serdecznie, mordo. Mamy matacza, okej, okay, literka N zaliczona, literka N. Niedźwiedź jest na literkę N, ale to bym musiał pójść daleko dosyć, bo musiałbym iść aż na koniec kopalni, żeby go zrobić, więc niedźwiedź jest taką opcją. Czy jest coś innego? Na przykład może być marionetka była na M, nie? Teraz tak padł na to. Dobra, słuchajcie, będę szedł w stronę niedźwiedzia. Nie mam niestety mięcha w eku chyba. Albo mam. Mam na pewno na rysku, musiałbym lognąć. Dobra, Sugul niech będzie naszą pomocą. Ta literkę N. No nie, no to chyba tylko niedźwiedź jest, nie? Albo ja jestem naprawdę idiotą i już nie myślę. Mówię coś właśnie z płaskowyżu, coś jakaś harpia. Harpia. Powiem wam, jest ciężko. Gregorius, Babadek z tych takich bossów. Hadira. Nocny łowca. Nocny coś nocnego jest ta R, nie? Nietoperz jest nocny! Dobra, mamy nietoperza, lecimy na N. Super, ogarnięte. Mamy nietoperza, już myślę dalej. Na literkę O mamy na przykład tego Odyna, czy jak co tam było z tym misiem. Tutaj co koło nas się respi. No ty mi dajesz zagadkę, to ja ci teraz. Juta, nie ma czasu, stary. Ja tutaj odcinek nagrywam. Na literkę O jest Odyniec, mamy Orka, mamy na literkę O. Dobra, git, jesteśmy w domu, słuchajcie. Potem literka P, na P mamy Parobka. Na literkę R mamy Rzezimieszka. Dobra, zrobiliśmy ten challenge. Uda się, 35 minut do końca, łatwo. Za dużo czasu chyba sobie dałem, tak mi się wydaje. Chociaż to też tak nie jest przesądzone, bo jednak dosyć dużo będę tu biegał. Czemu ja do tej jaskini w ogóle? Przecież tutaj zaraz jakiś nietoperz mnie zaatakuje. No, tu nie ma nietoperzy. Mowa na literkę R, Rzezimieszek. Rzezimieszek. Nie, dziś mnie zaatakował. Chwila, idziemy do innej kopalni, bierzemy nietoperza, potem bierzemy orka, parobka, rzezimieszka. I będziemy myśleli dalej, już póki co nie myślę, bo... jak na M to mewa. O, mewa była na M, rzeczywiście. Rzeczywiście, na M była mewa. Właśnie, bo jest coś z tamtej lokacji, o tamtej lokacji nie pomyślałem. Może jakiś na przykład klucznik utorski, nie? Może być. Ichtion, rybostwór na R, okej, coś już mamy. To jest fajne ten challenge, wiecie, bo ja nie chciałem specjalnie się przygotować do niego, bo gdybym się do niego przygotował, się tego nauczył, albo miał jakąś ściągę, no to by straciło ten urok swój, nie? To by straciło swój urok, bym wiedział doskonale, gdzie latać, a tak właśnie jest, wiecie, to taki stresik, że czas leci, nie? Jest ta presja czasu. No i dalej nie wiem, czy damy radę ten challenge zrobić. Mamy 34 minuty do końca
I to jest niby dużo, ale jednak musimy trochę polatać po tej mapie jeszcze. A to zajmuje dosyć sporo czasu, jeszcze jakieś okoliczności losowe, typu ktoś nas zaatakuje. Zobaczymy. Jesteśmy dopiero na literce N. Literka N odkaczona, lecimy teraz na orka. Okej, kochani, zmierzamy sobie na most i szukamy orka do pokonania. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. 32 minuty do końca challenge'u. Mamy trójkę orków, atakujemy. Nie będę się nigdzie teleportował, będziemy chodzili, więc na przykład teraz mamy literkę P, więc polecimy sobie na Trentis, na parobka. Ewentualnie coś może bliższego, pszczoły na przykład mogą być, a to chyba są wściekłe pszczoły, więc się nie liczy. Ale oryginalny pomysł na odcinek, normalnie Sugul, oryginalny, ja zawsze oryginalne pomysły robię. Ktoś mówi, że kopiuje, nie kopiuje. Proszę bardzo, damy oryginalne pomysły. Znajdźcie mi bicie alfabetyczne mobków TR na YouTubie, nie? To rzucę kamień czy coś. Dobra, pająka zrobiliśmy na literkę P, teraz literka R, czyli rzeźmieszek, więc lecimy sobie na R-kę. Więc Sugul nawet nie wie, o co chodzi w tym odcinku, nie? Tylko potrzebowałem jakoś tego mobka na literkę jakąś tam. No ale okej. Myślę, że to tak całkiem ciekawie wyszło. Rzezimieszek. Jest takie coś, nie? Jest takie coś jak rzezimieszek w TR, prawda? Dobrze myślę. Ciężka łapa jest tutaj na przykład. Dobra, jesteśmy i mamy, proszę bardzo, rzezimieszka, którego trzeba upolować. Mamy go i lecimy sobie teraz dalej. Literka S, jak na przykład szczurek, proszę bardzo. Szczurek bity, proszę bardzo. Mamy szczurka zabitego i zaraz będziemy śmigali dalej na literkę T. Nie chciałem się pomylić. Mamy T, U, W i Z. Czyli jeszcze mamy cztery mobki. Na literkę T jest na przykład tarantula, która powinna znaleźć się gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, jest tu pająk leśny. No prawie. Mamy tarantulę. Na chillku. Literka U jak na przykład uruk. Nie wiem, czy jest coś szybszego, ale myślę, że nawet uruka możemy na chillu sobie ubić. Polecimy sobie po prostu na las orków, chyba że coś faktycznie będzie szybszego. No ale to zobaczę po drodze w sumie. Dobra, jesteśmy w lesie orków, teraz tylko znaleźć upragnioną grupkę. Właśnie ogarnąłem, że... Okej, uruk, dobra, mamy uruka. Chciałem powiedzieć, że właśnie ogarnąłem, że ciężko znaleźć tego uruka, ale na szczęście nie jest aż tak źle. Więc bijemy sobie teraz trzy orki i lecimy na literkę W. Na literkę W jest na przykład... wściekła pszczoła. No i mamy wściekłą pszczołę. Bardzo, bardzo nielubiany mob. Nie cierpię ich. Kiedyś na starym kanale, właśnie w absurdach tajernowych jeszcze je nagrywałem. Wściekłe pszczoły były największym absurdem w tej grze. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta te czasy. Bardzo, bardzo dawno temu. Tak czy siak, wściekła pszczoła zabita i my lecimy na ostatniego moba w challenge'u. 25 minut do końca, więc myślę, że tak w 40 się zmieścimy. Ostatnim mobem będzie Z, który znajduje się oczywiście na ścieżce obłąkanej, więc jest to kawałek drogi, zaraz się widzimy na miejscu. Dobra, no i atakujemy sobie Zeda i w tym momencie mogę oficjalnie powiedzieć, że udało nam się zrobić, teraz powinna się kamera powiększyć, ale nie nagrywam kamery osobno, więc zrobię to w ten sposób. Udało nam się zrobić challenge od A do Z w taernie w godzinkę. Nie wiem jeszcze jak to odcinek nazwę, tylko mam taki zagwozdkę taką mam, jak to odcinek w sumie nazwać, bo nie mam pojęcia. Także jak mam nadzieję, że się podobało, bawicie się całkiem fajnie, ja bawiłem się świetnie. Udało się w 23 minuty do końca, czyli no połowa czasu ponad minęła, więc chyba gdyby miał trochę mniejszą głowę, gdyby na przykład nie sprawdził sobie przed odcinkiem tego fanatyka, czy tam fantoma, to jest dosyć duży błąd moim zdaniem. Byście mieli trochę więcej emocji. No tak, niestety na literkę F wiedziałem. Nie musiałem mieć Fyodora przede wszystkim, bo Fyodor był moją jedyną myślą, jaka mi przyszła po drodze do głowy. Tak czy siak, widzimy się w kolejnym odcinku z Taerna lub też w sobotę. Jeszcze raz was zaproszę na odcinek pozataernowy. I te dwa itemy, które teraz znowu widzicie na ekranie, są do wygrania za tydzień, więc piszcie swoje niki w komentarzach. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, papa, cześć. Siemanko, elo!